W ramach samorządowego programu Mieszkanie Plus po Gliwicku kolejne dwa budynki przy ulicy Górnej zostały oddane do użytku, a to znaczy, że już niedługo lokatorzy będą mogli wprowadzić się do swoich nowych mieszkań. Szczęśliwym najemcom klucze wręczył prezydent miasta Gliwice Adam Neumann. Zostały oddane do użytku dwa budynki mieszkań komunalnych przy ulicy Górnej, razem 48 mieszkań. Jest to element konsekwentnie realizowanego w tej kadencji gliwickiego samorządu programu Mieszkanie Plus po Gliwicku. Przypomnę, że już w 2019 roku oddaliśmy budynek z podobnymi mieszkaniami przy ulicy Anny Jagiellonki w Łabędach. W okresie pandemii dwa pierwsze budynki tutaj w rejonie ulic Kujawska, Samotna, Górna. Dzisiaj kolejne dwa. Piąty budynek jest budowany w tym kwartale ulic. Jeszcze w planie w Ligocie Zabrskiej mamy budynek u zbiegu ulic Dolnej i Rymera, a także w dalszych planach perspektywicznych kolejny kompleks budynków mieszkalnych między tym miejscem, gdzie dzisiaj się znajdujemy, a działką, gdzie będzie budowany szpital miejski, powiatowy szpital miejski przy ulicy Kujawskiej. W budynku tym jest 48 mieszkań jedno- i dwupokojowych o wysokim standardzie. Wyposażone są w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, jest centralne ogrzewanie i centralnie ciepła woda. Pod budynkiem znajduje się 36 stanowisk w garażu podziemnym. Kolejnych 12 jest obok nas w garażu wielopoziomowym. Odbraniu kluczy do pierwszego mieszkania towarzyszyło wiele emocji, ale oznaczało to również symboliczne rozpoczęcie kolejnego rozdziału w życiu nowych lokatorów. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwymi właścicielami, posiadaczami kluczy do naszych mieszkań, w których jesteśmy najemcami, więc ta radość jest niesamowita. Jesteśmy podekscytowani, wiadomo, nowe mieszkanie. Pan prezydent był dzisiaj dla nas takim Mikołajem prawdziwym. Bardzo ważne wydarzenie i bardzo wyczekane przede wszystkim. My już mamy wszystko ustalone, zaraz, jak najszybciej się wprowadzamy. Ja w zasadzie kuchnię to już mam zamówioną. Kuchnię, lodówkę już mam. Już jest taki plan mniej więcej, gdzie co ma być ustawione i zaplanowane już jest, więc dlatego czekamy, żeby wszystko i jeszcze Dauron podłączyć prąd, żeby ta radość była jeszcze pełniejsza, żebyśmy przed świętami ze wszystkim się wyrobili, przynajmniej w jakiejś części, bo wiadomo, wszystkiego się nie uda. Jeszcze nie, jeszcze wizji nie dostałam, na spokojnie muszę sobie wejść i się zorientować. Zbudowaliśmy tą ofertę dla gliwiczan, którzy pracują i legitymują się co najmniej dwuletnim płaceniem podatku PIT w Gliwicach. Z reguły są to właśnie rodziny młode, rozwojowe, rodziny na dorobku, bo kryterium dochodowe jest takie, że nie uprawnia do aplikowania o mieszkania TBS-owskie, gdzie trzeba mieć nieco większe zarobki, ale właśnie te na bardzo umiarkowanym poziomie pozwalają aplikować o takie mieszkania komunalne.